Obcinasz czy nie? No tak, ja idę. Naprawdę? It's a big step for me. Siema. Elo, elo. 5, dzień dobry. 2, to są Włochy czy co to jest? Jesteś Wenecja chyba, co? No, powiem ci, że... Masz rację. Dotarliśmy do Wenecji i muszę wam powiedzieć, że już na pierwszy rzut oka robi wrażenie. Proszę bardzo. Domy, kanał, łódki. Mateusz malutki. Jaki malutki? Nie no, przepraszam, zrobiłeś formę. Jestem ogromny. Dziewczyna, jem pastę, pizzę, makarony. Póki co to musisz mi zapewnić jakieś śniadanie, Mateusz, bo ja to resztkami sił nagrywam. No ja wiem, właśnie i tak podziwiam w sumie, że ty chwyciłaś kamerę głodna, to jest... No to jest niezły wyczyn, nigdy nie nagrywajcie po głodnemu. Bo wyjdzie takie coś jak tutaj u nas. Będzie masakra. Ale oglądajcie do końca vloga, będzie tylko lepiej. Po śniadaniu i po kawce obiecuję, no, tak się działo. Póki co może przybitki. Co robisz tymi paniami? Co to jest? Wcześniej jak szedłem do łazienki, to te... te panie mnie podrywały w ogóle, wiesz? One mówiły, no serio, one mówiły, że o, co to za model, coś tam, nie wiem do końca po włosku, ale... No naprawdę, zaczęły mnie podrywać. Co to za podrywanie? No nie wiem, ich spytaj. Rozumiecie to? Podrywają go we Włoszech. Proszę pani! Czemu pani go podrywają? Powiedziały przepraszamy. Jazda, dopiero zaczęliśmy vloga, tu już proszę, ciach, ciach. Jeszcze kawa nie wypita, czekajcie, bo ja jeszcze nie wiem co mówić. Oglądacie? Wszystkie jesteście El Variato? No. Jak mamy na imię? Kanela i... To po co wam zdjęcia? No bez kitu, nie? Dla zasady, no tata, no powiedz coś, no bo to tak... No, mieć, żeby mieć, no nie tata? Wiesz, ja się czuję jak Pokémon teraz. Naprawdę. No mega smutno nam jest. Można? Można, można. Musisz zagwarantować poprawę zachowania. Co ty robisz? W tej Wenecji jest tak ciasno, że trzeba iść przy ścianie, Mateusz. Ej, no nie sądziłem, że to ty będziesz wchodzić, ale spoko. Nie no, żart, to był żart, kochani, let's go! Czajcie, że jak nagrywaliśmy, to ludzie się tutaj ustawili w kolejce i jak przeszliśmy, to wszyscy naraz poszli. Kawa działa! Jak z dzieckiem normalnie, jak z dzieckiem. Kawa! Działa! My powinniśmy mieć pomale jakąś współpracę z kawą, nie wiem, jakąś... Lecimy z fotkami dalej. To jest niesamowite. Co? It's amazing, zobacz Mateusz to. Co? Są schody? Schody do wody? Na tych schodach ryby i zielona woda. To jest piękne. Rozumiesz? Piękne. No. Mega. Nie, no teraz jest ładne. Ej, to jest trochę jak Bolt w Polsce, nie? Chyba. Na kotę El Variato to możesz wziąć łódkę. Chyba Bolt tu się nazywa. Wow, dotarliśmy do miejsca, gdzie totalnie nie ma ludzi.
najbardziej zatłoczonym mieście nagle. No, zero człowieka, ani jednego. Ty, mam pomyślik. Skoro nie ma ludzi, to postawię kamerkę i czekaj, czekaj. Zdjęcie? Nie, nie zdjęcie. Mam lepszy pomysł niż zdjęcie. Jaki? Pamela, zapraszam cię do tańca. Do tańca? Już myślałam, że się oświadcza. Wow. Pamela, czas na naszą romantyczną randkę. Pamela! Jezu, myślałem, że ona tu stoi. Pamela! Ja do ciebie mówię, a w ogóle cię tam nie było. Czas na naszą romantyczną randkę. Chodź, popływamy. Co ty na to? Zabieram cię, zapraszam cię. Przykro mi na to już, bo nie widziałeś cennika, który tam wisiał. 100 euro miał. Naprawdę? I co z tego? No nie, 100 euro, masakra, nie. Olka, obiecałem ci. Ale Pamela. Ale Mateusz, ja to doceniam, fajnie, to miał być romantyczny gest. No i jest. Zapamiętać, to będziesz miał te punkty. No. Będziesz miał te punkty, ale przepraszam, 100 euro za przepłynięcie w tą i z powrotem, to jest... No nie, ja wolę, że kupisz nam lody, fajny deser, miło. Kocham cię. Dziękuję. Mateusz. Pamela, to moglibyśmy być my. To weź to zrób w montażu. Cześć, cofnijmy i jeszcze raz. To byliśmy my. Nie zgadniecie co. Mi się wydawało, ty, no nie, ty bo... to zapytałeś, czy ogolą ci włosy. No tak, no chciałbym dredy obciąć. No, a tutaj jest tak super fajnie, że jak mam to zrobić, to chciałbym po prostu, żeby to było w takim anturażu ładnym, wiesz, nagrane. A swoją drogą właśnie miałem się ciebie pytać, jak się czujesz z nowymi włosami? Powiem ci tak, szczerze, bardzo mi się to podobało, ale minął już ponad miesiąc i brakuje mi jednak długich. I chyba tak? Nie wytrzymam tego. Znaczy mi się podoba, ładnie, jak masz tak chustę jeszcze, to fajnie wygląda. Było miło, ale chyba się skończyło. To co? Obcinasz czy nie? No tak, ja idę. Naprawdę? Ten pan właśnie mi zaraz obecnie dready, let him. Are you ready? This is a big step for me. No szkoda, jednak nie był gotowy. I co? Ale jaja. Pięknie, pan się wow. Nie zgodził, żeby obciął, bo powiedział, że wyglądał na osobę... Czekaj, jak on to powiedział? Że wyglądam, jakby dready były całym moim życiem, więc... Powiedział, że tylko zaproponuje mi takie coś, że tak obciął. Podoba mi się. Zrobił to lepiej niż ja w domu, więc no gratulacja. Bye. Thank you. Bye. 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 Gdzie jest Zara? Gdzie jest Zara? Zara? Pytasz o mój sklep. Wiem, jak w którym miejscu ostatnio Zara postawiła. No właśnie, nie wykupiłem jeszcze do końca, ale bodajże w tamtym rejonie, tak. Ale spokojnie. Po prostu świetnie, dzięki bardzo. Dziękujemy. Udanych zakupów. Na El Variato Shop te okularki, a na Zara rzeczywiście możecie dostać jeszcze ciuszki nasze. Ale w tym sezonie nie postarałem się za bardzo z kolekcją, muszę przyznać. Lepiej jednak okulary. No, bo skupiłem się na okularach. Pamela poszła do toalety, ja robię szybko akcję. Hi, hello, I would like two ice creams, one for with two scoops. Kurde, jakie smaki lubi Pamela, to chyba kolorowe. Mango and forest fruits. That's cool. And the second one, it's like chocolate, choco mint, like chips mint and coconut. Jak ja mam wziąć dwa lody i aparat? Pamela! Pam, pam, pam. Kochanie, ej, pana, trzymaj go, no? Troszkę nie miałem ręki. Jezu. Wejdź troszkę do cienia, cofnij się. Na zdrowie.
A skąd widziałaś? Chodź częściej do łazienki, to będziesz miała dużo więcej. Yummy! Zaskoczeń. Polecam, słuchajcie, wychodźcie. Dostaniecie lot. I jak smakuje? Super. Brudziłaś się. A nie mogę, one się topią. Yum! W sekundę. Boże, co, okulary Mateusz! Zobacz na to! Czekaj. O Jezu, cieknie mi coś. Coś mi cieknie. Ej, czemu mi cieknie z głowy? Czemu mi cieknie? Co ty zrobiłeś? O, no. Tego się nie spodziewałem. Jak cię pobiegłem po chusteczki dla ciebie i nagle coś mi zciekło. Thank you, bro. Thank you. Damn. Chyba musimy skończyć tego vloga, bo się zaczyna znowu przypałowo. Dobra, jemy. To co, Mateusz, do zobaczenia w kolejnym? Hundro! To zobacz. ¡Aurorioto!